Chwilę, ten bagażnik. Wyciągamy tego bydlaka. Może jakiś hop, albo coś. No. Nie chce mi się Eugen wierzyć, że to jest ten, co mnie gonił. Ty mi się wydawał pierunie dwa razy taki wielki. Widziałeś tropy? No były jedne, ja wiem. To ja bym się tak wystraszył takiego, co mi w łocach urosł. A widziałeś już kiedy w życiu dzika z bliska? Nie. No to, właśnie, to widzisz, tak wygląda. Panoś, tak to wygląda. No ja. To wygląda. No on teraz musi łoptęgnąć, panoś, a łoptęgnąć. Teraz się mogę szturknąć, ja? Teraz możesz. Dobre. No jak to w ciebie się należy, bo ty go zastrzelił, to no. Twój jest, no. Tak jest. Drzewa trzeba. Przyprawy, wszystkie korzenie, to olsze, całe. Olsze narąbać. Potem do więzienia, nie? No. Na no. Dzisiaj styknie. No, dość by było już na ciebie. Przeżyć całych. Dobra. Dasz ból, chłopaki. Dasz ból. Widziałeś, jakiego dziczka się wystraszył i pitnął na gałąź. Ja no pierwszy raz się tak blisko z dzikiem spotkał, a borok dzik uciekł. No ależ go uratował. No. Ale ten wóz z tego dzika, pamiętasz? Żeś przez marketu kupił. Z marketu 5 kilo kupili i częstowali. 5 kilo surowy takiego świństwa. Fuj! Kościelny, burmistrz, straż pożarną, policja, wszyscy przyjaciele, bo się wędziło, nie? No, na żracie. Już tam trochę wypili i wiesz. Ale my poczęstowali, poczęstowali. No. A smakowało im. A mnie aż śmigało, jak oni to gryźli. No ale potem my się uwędzili do siebie, nie? Tak. No dobrze. Ja. I ma to jak wóz z prawdziwego mięsa.